Halo, klik. Ej, to się nagrywa? A, zamknięty ten jest! Dobrze. Ostrość, niech złapie. Dobra, jesteśmy pod... Kurwa! Siema. Pod Bengalem jesteśmy, bo tu będzie druga recenzja, bo to bardzo dobry kebab. I powiem wam tak, nie? Prosta piłka jest, nie? Weź tu zbliżenie na mnie. Jest godzina 2:30 prawie. I tutaj, jak możecie zobaczyć, nie ma napisane, do której jest to godziny, czyli można by wnioskować, że to jest 24 nowe i kurwa, jesteśmy o 2:30 i jest otwarte. I jak będzie ten ciapa, będzie ten emigrant, kurwa, Polando, to jemy. A jak będzie Polka, to nie, to nawet kurwa usuwam ten materiał. To my. I kolega też ma. I powiem wam tak, jest godzina 3:00 i kolega już zamykał. Ale zobaczył, że jest tutaj stały klient i oczywiście otworzył nam swój salon, swoją oazę spokoju. I on już szedł sobie, on już chciał iść spać, odpocząć po godzinie, po 16 godzinach pracy, ale zrobił nam ostatnie kebaby. Jest. Najlepszy kebab. Że ja skonsumuję soloneza. Czas zacząć. Ostry. Dobry. O Boże. Dobry. No. Dobry. Dobra. Powiem wam, no nie ma lepszego kebaba. Patrzcie. Ładnie sprasowany, długi. 9 zł. Mieszane mięso. Ostry sosik. Kolega ma kurczaka. Piękne mięso. Wszystko normalnie z sercem robione. Pytał się ogólnie, czy koleżanka ostatnio dobrego kebsa nam skręciła, to ja powiedziałem, że pan lepiej. Ale coś już chyba to jest sercem robione. Wzięliśmy ostre, ale on nie jest taki, żeby ci wypaliło mordę. Da się go zjeść, jest smaczny. Jak oceniasz? Bardzo dobry ogólnie. Tak? Jak dla mnie 10 na 10. No, no kurwa pięknie. A lepszy był wcześniej Wiska Leczy tutaj. Nie, no prosty, bo tu najlepsze. Normalnie, jak ja tu przyjeżdżam zawsze. Albo pijany, albo trzeźwy. Różnie to bywa. Bo w sumie to dobrze, że nagrywam tę recenzję, bo ostatnia była. No, tak. Nie był ostry. Było, znaczy trochę był ostry, mam mordę jak nie by... Kurwa, cały się upierdoliłem. Ja pierdolę. Bo chcieliśmy w samochodzie zjeść, żeby mu tam już kurwa dymów nie kręcić. Dobry. Jajbisty. I jaka ocena? Karol. Proboszcz. No, jaką ocenę dajesz? Dycha. Najlepszy kebab. Ewa. Dla mnie też dyszka. 10 na 10. Piękne. Pocieknie skurwysyn. Ty kurwa. Bardzo dobry. Zjadłem jeszcze raz i zjem jeszcze nie raz. Także pozdrawiam Bengal Promotion. O kurwa, kołem mordy. Jak nie wypał. Dobra.